Witajcie kochani. Jedziemy właśnie do Pabianic, do reszty naszej ekipy. Stamtąd jedziemy prosto do Warszawy na lotnisko i zobaczymy się już na miejscu. Także trzymajcie kciuki za naszą podróż. Na razie. Czekamy tutaj na przyjęcie bagaży i przejście do strefy kosztowej. O dalszych poczynaniach dowiecie się troszeczkę później. Zwiedzamy właśnie miasteczko Bergamo. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Idziemy sobie razem z ekipką. Zobaczcie, tutaj takie są wąskie uliczki. Jesteśmy praktycznie na samej górze miasteczka. Jak oglądamy to? Bardzo fajnie tu jest. Poszukamy jakiejś restauracji. Zgłodniliśmy troszeczkę podczas podróży, także może jakiś fajny obiadek. Zobaczymy. W miejsce takich włoskich przekąsek i zobaczcie, ile tu jest smaków pizzy. Po prostu do wyboru, do koloru. Każdy się tutaj odnajdzie w tym miejscu, naprawdę. Są wszystkie możliwe kombinacje. Wszystko, czego dusza zapragnie. A z drugiej strony, abstrahując od pizzy, mamy stoisko ze słodyczami. Tutaj piękne bezy. I dodatkowo w sumie nawet nie wiem, co to jest. Jakieś ciasteczka w różnych kombinacjach. I tutaj też różne rodzaje bez. Coś niesamowitego. Wracając jeszcze do pizzy. Tu już się robią następne. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Każdy z możliwych smaków pizzy. Każda możliwa kombinacja. Naprawdę nie wiem, co z tego wybrać. To jest coś niebywałego. Jedno wielkie wow. Dobra, a teraz rozejrzyjmy się nieco po tym kościele. Zobaczcie, ile oni tu mają złoceń. Jak są udekorowane te boczne ołtarze. Wszystkie nawy. W o wiele bogatszym stylu niż to, co można spotkać u nas. Pięknie to wygląda. A tutaj jest kolejny boczny ołtarz. Zobaczcie, ile tych elementów tutaj można spotkać. Pełno różnych figur, pełno złoceń. Czuć taki przepych, jak się na to patrzy. Co powiesz, Beatka? Bardzo ładnie. Mi się podoba architektura włoska. W Rzymie też mi się bardzo podobało. I w Wenecji. O, no widzisz.
No, w Bergamo naprawdę ładnie. Ładnie to urządzili. Zobaczymy tu do góry. O, zobaczcie na przykład na to. Jaki, w sumie nie wiem jak to nazwać. Ale mi nie chodzi tutaj. Co to jest, żyrandol jakiś? Obraz tam w środku. Nie, to. A, że tutaj, faktycznie, czy tam jest obraz. Ale super, ciekawe jak to zrobili. Super to wygląda, bardzo mi się podoba. Jesteśmy na takim dość popularnym wzgórzu zamkowym. San Vigilio. Bergamo. Jak? San Vigilio. San Vigilio się nazywa. Zobaczcie jakie są ładne widoczki. Tyle ładnych szczytów. Nie to co w Polsce. Zobaczcie tutaj, dookoła. Bardzo fajnie urządzona okolica. No i co? Idziemy zwiedzać dalej. Tutaj na to wzgórze są dwie drogi. Jedna jest taka standardowa przez drogę, a druga prowadzi właśnie przez taki tunel. Właściwie taką wieżę. Schodzi się taką wieżą. Zobaczcie, jakie tu są wąskie korytarze. Jak włoskiej historii. Wiem, że akurat tutaj mało może być do oglądania, ale zobaczcie. Całe te korytarze. Troszkę to wygląda jak ulepione z gliny. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. W każdym razie trzeba tu bardzo uważać. Witajcie, jesteśmy w Torbole w naszym zakwaterowaniu. Zaraz wychodzimy na miasto. Jak widzicie, albo w sumie nie widzicie, bo wam jeszcze nie pokazałem. Okolica jest dość fajna. O. Tutaj górki. I tu jeszcze więcej górek. Zaraz wyjdziemy ogarnąć, jak wygląda Nago Torbole z innej perspektywy. Jeżeli ktoś chce się wybrać na wakacje do Włoch, to gorąco polecam to miejsce. I trzymajcie kciuki za nas na zawodach. I no i w sumie co, za nasz wyjazd. Trzymajcie kciuki za nasz wyjazd, żeby wszystko się potoczyło po naszej myśli. Na razie, cześć! A few moments later. Jesteśmy w Predazzo na kompleksie skoczni Trampolino d'Alben. Po lewej stronie skocznia 95-metrowa, po prawej 120. Są to bardzo ważne obiekty dla polskiego sportu, bowiem w tym miejscu Adam Małysz dwukrotnie zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata. I 10 lat później dokonał tego Kamil Stoch na największej skoczni. Natomiast dzisiaj nie będziemy się skupiać na największych obiektach, bowiem skupimy się na tych, które widać tutaj. Po prawej stronie jest to obiekt 60-metrowy, na którym nasza ekipa będzie startowała w zawodach tak zwanych Mistrzostwach Świata Weteranów. Dalsze szczegóły poznacie w dalszej części filmiku. Zapraszam. Ja już jestem oporządzony w cały sprzęt. Kask, narty, buty. Także pozostaje tylko iść i skakać. Nie ma na co czekać. Zobaczcie sami. Witajcie, jesteśmy na szczycie Monte Baldo. Może mnie słabo słychać, bo to strasznie nawala wiatr z każdej strony. 6 rano przyszedłem tu pieszo. Nie no, pieszo nie, wjechaliśmy kolejką. Ale zobaczcie, jakie tu są widoki, super. 1800 metrów. Żyć nie umierać. Tutaj ładnie z góry widać całe jezioro. No i co? Idziemy dalej zwiedzać.
koniec naszej wycieczki. Będę negocjował. Drodzy Państwo, wchodzimy właśnie na skocznię K95, bo mamy przed sobą, można powiedzieć, uroczysty moment. Nasz kolega z klubu, właściwie można powiedzieć przełomowy, nasz kolega Kuba Mirowski, który właśnie idzie przede mną, wykona swój debiut na skoczni 95-metrowej. No ja jeszcze nie jestem na tyle odważny, żeby próbować skakać stąd. Zobaczcie, jak to wygląda. Piorunujące wrażenie. Tutaj mamy innych skoczków. No to już jest ta skocznia z Pucharu Świata. Mistrzostwa Świata. To na niej Adam Małysz, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, zdobył złoty medal na Mistrzostwach Świata. No a teraz na niej będzie skakał nasz kolega z klubu. Możemy tą trąbelkę, wiesz? Którą? 16 chcesz? No ale to zobacz, to jest dość wysoko. No się nie wydaje się aż tak. No tutaj... Poczekaj. Chociaż pierwszy skok taki jest akuracyjny, wiesz? Jakbym tam 100, to jest belka 15. Mogę ewentualnie wygrać... Wiesz co? A tutaj ja bym... Tylko poczekaj, właśnie ile... nawet nie rozpędzę, wiesz? Ale to jest prędko. Nawet nie rozpędzę, wiesz? Kuba Mirowski na belce. Adam? Gdzie on jest? Jedziesz. Jechał. Mocno Kuba, mocno. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Wylądował? Woo! Dał radę, super. Brawo. Faded in this dark and smoky room, way out, face reflecting bright.